do członka naszego stowarzyszenia. To są dwa zdjęcia nałożone. I te dwa zdjęcia to nie jest wymalowane. Jeżeli ktoś nie ma specjalnej nagrody, ale muszę też odgadnie, które miasta to są i co to jest. Czeladź i Grodziec. Czeladź Piaski, Będzin, Grodziec. No, większość Państwa zdobyła na nagrodę. Szanowni Państwo, na koniec kwestia jeszcze tych szlaków rowerowych. Prosimy też, że zmienia że mamy Saturna. I tak naprawdę osiedle Saturn jest jedynym osiedlem chyba z tych, które tutaj były pokazywane, gdzie istnieje jeszcze zakład. Czyli to, co gdzie w tej chwili jest ten... pozostałości. Czyli jest cały kompletny układ urbanistyczny, łącznie z zakładem produkcyjnym, z osiedlami. I myślę, że ta koncepcja jest koncepcją początkową i trzeba ją będzie rozwijać w słusznym kierunku. Natomiast, proszę Państwa, ostatnim punktem programu będzie zwiedzanie wystawy fotografii, którą przygotowaliśmy w związku z tymi osiedlami patronackimi. Tam wystawa jest na dole, w piwnicy, w podziemiu. Także prosimy po lunchu, na przed, zejść poziom niżej. I na tej wystawie są też zdjęcia z osiedli, które tutaj w ogóle żeśmy nie pokazywali, czyli na przykład z osiedli wojkowickich, grodzieckich, Sławkowa, także może nie jest ich dużo, bo musieliśmy jakby wybrać pewien zakres. Z każdego osiedla są 2-3 zdjęcia lub 2-3 tablice, ale są bardzo ciekawe. Osiedla wojkowickie należały też swego czasu do towarzystwa Satur. I tam mamy osiedle i takie podobne do naszego tutaj z kolonii na Legionów i takie bardzo modernistyczne osiedle w takiej dzielnicy Wojkowic-Krzyżówka. Są to budynki z lat 30. zbudowane dla pracowników kopalni Satur i kopalni Jadrzyca na Torni Satur. Także zapraszam do zwiedzania tej wystawy i oczywiście na lunch. Na dole jest w podziemiu, w tej dolnej stronie wystawy.